Jest pan szefem IT w firmie branży utilities, w firmie, która ma bardzo specyficzną rolę w polskiej gospodarce, jest operatorem systemów gazociągów przesyłowych. Jaka jest dzisiaj rola IT w przedsiębiorstwie branży użyteczności publicznej? Jakie zadania ma realizować informatyka? Do jakiego miejsca powinna aspirować w firmie? To jest ciekawe pytanie o tyle, że ta rola się w ostatnich latach nieprawdopodobnie zmienia. O ile zaczynaliśmy od prostych ról technologicznych tak naprawdę, to dzisiaj oczekiwania biznesu są znacznie szersze i oczekiwaniem podstawowym jest to, aby zapewnić nie tylko narzędzia umożliwiające efektywną pracę, ale może przede wszystkim nawet pewne doradztwo w zakresie zastosowania tych narzędzi i w zakresie poprawy efektywności całego przedsiębiorstwa. Stąd właśnie IT zaczyna zajmować się takimi rzeczami jak na przykład procesy biznesowe i optymalizacja tych procesów biznesowych. Ponieważ procesy biznesowe są dla nas czymś naturalnym, w końcu każdy informatyk wie, co to jest algorytm działania, a procesy to jest pewien rodzaj algorytmu działania przedsiębiorstwa. Stąd właśnie coraz częściej jest oczekiwanie, że to IT będzie zajmować się tymi procesami i IT będzie proponować narzędzia, które będą usprawniać te procesy i je optymalizować. I tak właśnie odbywa się u nas w przedsiębiorstwie. Rolą IT nie jest tylko zapewnienie dostępu do systemów informatycznych czy zbudowanie tych systemów, ale pomoc biznesowi w zakresie po pierwsze wykorzystania najbardziej efektywnego przeróżnych narzędzi, a może bardziej nawet ważne, rolą IT jest optymalizowanie, czy też doradzanie przy optymalizowaniu działalności przedsiębiorstwa przy pomocy przeróżnych narzędzi, również IT, ale nie tylko, również komunikacyjnych, również typu social i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o tym, że prawdziwy CIO to ktoś, kto wie wszystko o obiegu informacji w firmie, lepiej na firmę niż prezes. Czy pan może powiedzieć, że zna gaz system tak od podszewki, zna jej cały krwiobieg informacyjny? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wiem wszystko. Natomiast na pewno wiem więcej niż spora część pracowników, dlatego że mam specyficzną rolę, w ramach której widzę przeróżne części przedsiębiorstwa, pracując nad procesami biznesowymi również wiem dokładnie, co robią, w których momentach robią i jak robią. To jest bardzo unikalna pozycja, no ale również niosąca ogromne wyzwania, bo osoba z dużą wiedzą ma stawiane znacznie wyższe oczekiwania, no również bardzo ciekawe oczekiwania, nie czarujmy się, ale jednak są znacznie wyższe niż tylko osoba, która ma wykonać pracę od A do Z. Oczekuje się ogromnej kreatywności, oczekuje się również tego, że jako dyrektor IT będę w stanie nie tylko wykonać określoną pracę zadaną od początku do końca, ale również wykreować pewne rozwiązania. No a to wymaga niestety pomysłowości, wymaga kreatywności, wymaga również wykorzystania tych informacji, które są w posiadaniu. Mówił pan o zarządzaniu procesowym, o narzędziach, które wspierają zarządzanie procesowe, o roli IT w tym wszystkim, ale wiadomo, że kwestia myślenia procesowego, dobrego ustawienia biznesu względem procesów, no to jest coś, co bardzo mocno angażuje działy biznesowe i często jest ich domeną. Gdzie tak naprawdę powinna leżeć ta granica pomiędzy kompetencją, wiedzą IT, a udziałem, rolą biznesu w procesowym porządkowaniu firmy? Wie pan, wydaje mi się, że nie ma takiej granicy. To znaczy stawianie granic dzisiaj do niczego tak naprawdę nie prowadzi. Myśmy przyjęli w Gaz Systemie taką zasadę, że nad procesami biznesowymi pracujemy jako zespół, tak? Czyli ja jako szef IT pracuję nad określonymi elementami procesów biznesowych wspólnie z biznesem na równych zasadach i nie traktując się, że ty jesteś z IT, ty jesteś z biznesu i tu jest nasza linia demarkacyjna. Siadamy razem, rozwiązujemy konkretne problemy. Wszyscy wiedzą, że ja to koordynuję niejako i to jest taka rola, która mnie odróżnia troszkę od innych. Natomiast w pracy nad poszczególnymi obszarami traktujemy się naprawdę równoprawnie jako zespół, nie jako ten biznes i to IT osobne.
Okej, a na koniec chciałem zapytać, bo jesteśmy na konferencji Software AG Polska. Jaką rolę tutaj odgrywają narzędzia Software AG w tym, co Państwo realizujecie w obszarze IT? Software AG jest dla nas partnerem strategicznym. Dlaczego? Dlatego, że dostarcza dwie kategorie rozwiązań, które są niezwykle ważne. Pierwsza to jest szyna danych, która pozwala nam łączyć wszystkie systemy informatyczne, ale co najważniejsze, zapewniać płynny przepływ informacji i pracy pomiędzy wszystkimi systemami informatycznymi, tak jak to jest odzwierciedlane w procesach biznesowych. Druga kategoria to jest kategoria związana z pomiarami biznesowymi i tak naprawdę z katalogowaniem procesów biznesowych. I to są takie narzędzia jak ARIS właśnie, który w naszej firmie jest standardem w zakresie modelowania procesów biznesowych i troszkę związany z nim Optimizer for SAP, który pozwala nam wyciągać informacje z poszczególnych systemów i również z szyny danych i łączyć to na bazie definicji procesów biznesowych w informację spójną dotyczącą jakości naszego funkcjonowania.